Powiedzmy, że mamy daną liczbę zespoloną z, która jest równa minus 3 plus 2i. No i zaczniemy od zastanowienia się, gdzie ta liczba znajduje się na płaszczyźnie zespolonej. No to w tym celu narysuję tutaj sobie układ współrzędnych. Zwykle na osi pionowej oznaczamy część urojoną liczby zespolonej, a na osi poziomej część rzeczywistą liczby zespolonej. No i część rzeczywista naszej liczby jest równa minus 3. Czyli tutaj muszę pójść o 3 jednostki w lewo. 1, 2, 3. Tu jest minus 3. A część urojona jest równa 2. Czyli tutaj do góry o dwie jednostki. Tutaj jest 2. Moja liczba jest równa z. Ma współrzędne na płaszczyźnie minus 3 i 2. Tu jest moja liczba z. O, takie ma współrzędne. No i teraz... To jest jeden ze sposobów reprezentowania liczb zespolonych w postaci tak zwanej algebraicznej albo postaci kanonicznej, że podajemy część rzeczywistą i część urojoną i odpowiadają ją im po prostu współrzędne na płaszczyźnie. Pozioma współrzędna to, to jest część rzeczywista, a pionowa to jest część urojona. No ale jest też inny sposób reprezentowania liczb zespolonych. No i tutaj jak można to zrobić? No można na przykład powiedzieć. W jakiej odległości ten punkt znajduje się od początku układów współrzędnych, czyli jaka jest długość tego odcinka. Powiedzmy, że nazwę tę długość r. No ale nie wystarczy podać odległości, dlatego że jest całe mnóstwo punktów, które leżą w tej samej odległości od początku układów współrzędnych, no bo to będzie cały okrąg o promieniu r składa się z takich punktów. Więc żeby wyznaczyć ten punkt jednoznacznie, to trzeba jeszcze powiedzieć w jakim kierunku. Czyli na przykład podać... Jaki tutaj jest kąt? No i powiedzmy, że zdefiniuję ten kąt w ten sposób, bo tak się przyjęło: od dodatniej półprostej rzeczywistej, ten kąt powiedzmy nazwę fi, do tego odcinka, który łączy początek układów współrzędnych z naszą liczbą zespoloną z. No więc, jeżeli podam ten kąt, który wskazuje kierunek i tę odległość, to zidentyfikuję ten punkt jednoznacznie. No i to jest inny sposób. Reprezentowania liczby zespolonej poprzez podanie tej odległości i tego kąta. No i to się nazywa postać trygonometryczna. Dlaczego trygonometryczna? To za chwilę się okaże. No i teraz zachęcam Cię do zatrzymania odtwarzania filmu i rozwiązania takiego prostego zadania. Znaleźć R, czyli tę odległość, i ten kąt fi mając dane te współrzędne, część rzeczywistą minus 3 i część urojoną równą 2. No i jak to zrobić? No zakładając, że próba została podjęta, ja to teraz rozwiążę. No więc będziemy używali funkcji trygonometrycznych, więc wygodnie jest narysować sobie tutaj okrąg jednostkowy i skorzystać z definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. No to ten okrąg będzie wyglądał jakoś tak. No, mało okrągły, ale powiedzmy, może być. No i teraz, co to jest miara tego kąta φ? No jeżeli to jest okrąg o promieniu 1, okrąg jednostkowy, to miara tego kąta to jest po prostu długość łuku pomiędzy ramionami tego kąta, czyli kąt to jest długość tego łuku, które teraz pokolorowałem. No a teraz, co nam mówią współrzędne tego punktu przecięcia ramienia końcowego mojego kąta z okręgiem jednostkowym? No Wiemy, że współrzędna x, czyli współrzędna pozioma tego punktu, to jest wartość kosinusa. Tego kąta φ. No i to wynika wprost z definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. Jak ktoś nie pamięta, to zachęcam do obejrzenia tego filmu na temat definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego. Z tych definicji wiemy, że ten punkt, który jest przecięciem ramienia końcowego kąta z okręgiem jednostkowym, ma współrzędne cosinus φ sinus fi. No dobrze. No jak to się ma do współrzędnych naszej liczby zespolonej z? No wiemy, że długość tego odcinka tutaj, która jest, po prostu, która jest po prostu równa promieniowi mojego okręgu jednostkowego, jest równa 1. No, a długość tego odcinka, który jest przedłużeniem tego odcinka, jest równa r, czyli długość tego odcinka od początku układu współrzędnych do liniowej z jest r razy większa niż długość tego odcinka. No więc jeżeli ta współrzędna pozioma jest równa cosinus fi, to ta współrzędna pozioma tutaj od od tego miejsca do tego miejsca będzie r razy dłuższa. Tak samo jak skaluje się ta odległość, tak samo przeskaluje się ta odległość w poziomie. No cały ten prostokąt, który tutaj mamy, którego przekątna ma długość 1, skaluje się r razy. r razy 1 to będzie r i to będzie długość tej przekątnej. No więc te boki tego prostokąta też się przeskalują r razy. Czyli tutaj mamy to będzie równe po prostu r razy cosinus fi, a współrzędna pionowa to będzie r razy sinus fi. Wszystko się skaluje razy r. No dobrze, no to teraz już jesteśmy bardzo blisko wyznaczenia wartości tego kąta Fi. No bo zastanówmy się, co to będzie tangens mojego kąta phi. Tangens kąta phi to jest iloraz sinusa i kosinusa. To też wiemy z własności funkcji trygonometrycznych, że to jest równe takiemu ilorazowi. No to mogę ten ułamek Rozszerzyć o r, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez r, czyli będą r razy sinus fi, podzielone przez r razy cosinus fi. No a r sinus fi to jest po prostu ta współrzędna pionowa, czyli to jest po prostu 2. r razy cosinus fi to jest po prostu współrzędna pozioma, czyli minus 3. Czyli widzimy, że Wartość tangensa mojego kąta to jest po prostu minus 2 trzecie. No to jak znamy wartość tangensa kąta, no to już prawie tak, jakbyśmy znali wartość samego kąta φ. No i to, co się narzuca od razu, pierwsze podejrzenie, no to, żeby obliczyć arkus tangens od tej wartości, czyli funkcję odwrotną do tangensa. Jak obliczymy arkus tangens od minus 2 trzecich, no to dostaniemy wartość jakiegoś kąta. No, i ten kąt to być może będzie ten kąt φ. No, zaraz się o tym przekonamy. No, ale minus 2 trzecie to nie jest żadna wartość, która występuje jako wartość tangensa w tabelkach, których się uczymy na pamięć, więc nie jest łatwo odgadnąć, jaka jest wartość tego kąta φ, dla którego tangens jest, jest równy minus 2 trzecie, więc tutaj posłużę się kalkulatorem. Mamy kalkulator. Upewnię się tylko, że tutaj jesteśmy w mierze łukowej kąta, czyli mierzymy kąt w radianach, jest ok. No to chcę obliczyć arkus tangens, czyli funkcję odwrotną do tangensa od minus dwóch trzecich. To ile to będzie? To jest minus 0,588 i tak dalej. No to w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku to będzie minus 0,59. Minus 0,59. No i to jest przybliżona wartość. Ja tutaj zaokrągliłem, czyli to jest przybliżona wartość tego kąta gęsa. No, ale to jest jakiś ujemny kąt, a ten nasz kąt fi miał być dodatni. Tutaj mieliśmy go mierzyć w tę stronę. No to co to jest ten ujemny kąt? Ten ujemny kąt to jest kąt pomiędzy tą dodatnią osią rzeczywistą a przedłużeniem tej prostej. Skąd ja to wiem? No wiemy, że okres tangensa jest równy pi, czyli dla kątów różniących się o pi, wartość tangensa jest taka sama. No a te dwa kąty, ten tutaj fioletowy czy też różowy i ten kąt tutaj na czerwono zaznaczony, różnią się o pi. Ich różnica wynosi po prostu pi. Czyli tangens obu tych kątów będzie taki sam. No a funkcja arkus tangens zwraca zawsze wartości w przedziale od minus pi drugich do pi drugich. Czyli dostaniemy kąt tylko z pierwszej lub czwartej ćwiartki. No więc nigdy nie dostaniemy kąta fi większego, takiego rozwartego, który tutaj mamy. No ale tak jak powiedziałem, te kąty się różnią o pi. Czyli nasz kąt fi to będzie po prostu pi dodać ten arkus tangens. od minus dwóch trzecich. No bo jak dodam do tego kąta ujemnego, który tutaj zaznaczyłem na czerwono pi, to, to dostanę dokładnie to o co mi chodzi. Czyli nasz kąt fi będzie równy tyle, więc mogę obliczyć jego przybliżoną wartość, dodając do tego wyniku, który miałem, po prostu pi. Czyli do tego wyniku, który miałem, dodam pi i dostanę miarę łukową tego mojego kąta, która jest na 2,55 w zaokrągleniu, czyli to jest 2,55. To jest miara tego mojego kąta phi, który tutaj narysowałem. Dobrze, kąt phi już mam obliczonym, to teraz wystarczy znaleźć odległość R. No to jest łatwe do znalezienia, bo to wyznacza stwierdzenia Pythagorasa. Tutaj mam kąt prosty pomiędzy tym odcinkiem, a tym odcinkiem tutaj poziomym. No i długość tego pionowego odcinka to jest po prostu 2, bo to jest wartość tej współrzędnej. Długość tego poziomego odcinka to jest 3, bo ta współrzędna jest równa minus 3, ale ta odległość stąd dotąd to jest po prostu 3. Czyli R kwadrat jest równe 2 do kwadratu dodać 3 do kwadratu. Czyli R będzie równe po prostu pierwiastek z 4 dodać 9. Czyli to jest po prostu równe pierwiastek z 13. Taka jest ta odległość R. No i jestem teraz gotów, żeby napisać postać mojej liczby zespolonej Z. Nową postać, tak zwaną postać trygonometryczną. Po prostu przepiszę część rzeczywistą i część urojoną. Część rzeczywistą zapisałem jako r cosinus phi. To minus 3 zapisałem jako r cosinus phi. Część urojoną zapisałem jako r sinus phi, czyli muszę to jeszcze przez i pomnożyć. Czyli będzie i razy r razy sinus phi. No i widzimy, że tutaj mamy wspólny czynnik r, który mogę wyciągnąć przed nawias. On się tu znajduje. W tym miejscu i w tym miejscu, czyli wyciągnę go przed nawias. I w nawiasie co mi zostanie? Zostanie mi cosinus phi dodać i razy sinus phi. No i w naszym konkretnym wypadku ja obliczyłem r i phi, więc teraz to napiszę. Moja liczba zespolona z będzie równa. r jest równe po prostu pierwiastek z 13 i to jest dokładna wartość. Ale mój kąt φ obliczyłem tylko w przybliżeniu, więc to jest w przybliżeniu równe. cosinus φ to jest 2,55. Dodać i razy sinus 2,55. Taka jest postać trygonometryczna mojej liczby zespolonej z. Gdzie obliczyłem r, czyli tę odległość od początku układów współrzędnych do mojej liczby zespolonej z, i ten kąt φ, który nazywa się argumentem liczby zespolonej. r nazywa się modułem, φ nazywamy argumentem. No i tutaj w tym wypadku ten argument obliczyłem tylko w przybliżeniu, dlatego to, to jest przybliżona postać mojej liczby zespolonej. Gdybym umiał obliczyć go dokładnie, to miałbym dokładną postać trygonometryczną. Tutaj miałbym jakąś dokładną wartość tego kąta φ. No dla pewnych kątów to oczywiście się udaje. No i teraz można jeszcze zastanowić, czy ten kąt, który tutaj obliczyłem rzeczywiście jest z tej ćwiartki. No i to jest dobrze, dlatego że 2,55 to jest trochę więcej niż pi drugich, a pi, bo pi drugich to jest trochę więcej niż 1,5. 3,14 na 2. No i to jest mniej niż 3,14, niż pi. Czyli to rzeczywiście jest kąt z drugiej ćwiartki. Więc wygląda to, że dobrze rozwiązałem moje zadanie. Że argument mojej liczby zespolonej jest równy w przybliżeniu 2,55 a moduł Pierwiastek z trzynastu.